Halo, halo, mój napadzik w takim razie na kasyno się musi zapowiadać. Dało mi się go w końcu po tym dłuższym czasie go w końcu skończyć. I zobaczymy, który gracz się dobierze, nie? Czy da sobie radę, czy no niestety sobie nie poradzi. Dokradnięcie jest złoto na grupie ZEX, więc całkiem prosto. Ogólnie tak, robiłem sobie przygotowania na napad na kasyno w sposób taki, że jak kończyłem Perico, to był taki czas, że trzeba było po prostu czekać, zanim znowu nam zadzwoni właśnie Pawełek, że będzie można. W tym czasie mniej więcej robiłem jedną misję z przygotowania napadu na kasyno i wydaje mi się, że jak kiedyś właśnie opowiadałem, że w taki sposób to jest najlepszy sposób na zarobek, jaki jest właśnie w GTA dostępny tak naprawdę. W taki sposób jest to najłatwiejsze, najprostsze. Koleś, który ma w sobie o jeden level więcej niż ja w sobie, ciekawe. O ile oczywiście dołączy, nie? Bo też może go ładować i go nie doładuje. O, doładowało go. W takim razie zamykamy. Informacja gracza w grze. Tego gościa się pozbywamy. Nie jest trzeba tutaj. W końcu go wywaliło i można odpalać napad. Zobaczmy, jak pan li sobie z tym poradzi. Widzę od razu, że nie ma całego sprzętu, więc no ciekawie, o tak mogę powiedzieć, bardzo ciekawie. A sam Nick też dużo mówi, co tu może się dziać. Jest gotowy. A oczywiście to jest najprostsze podejście, więc w zasadzie tylko musi umieć hakować. No. Tylko albo aż musi umieć hakować. Jednak oczywiście wychodzimy bez alarmu, wychodzimy normalnie, tak żeby była elita, o ile się uda. Oczywiście, w taki sposób będziemy wychodzić. Ale czy pan Lili sobie z tym poradzi? Albo pani? Zobaczymy. Na ten moment trzeba jechać jak najszybszym krokiem do kasyna właśnie. Ja potem już przejdę, nie? Nie będę już cichego robił, to przejdę z cichego na agresywne. To zobaczymy, jak będzie na agresywnym. Będzie trzeba poszukać odpowiedniej drogi, co i jak robić, ale kasyn to już teraz jest taki trochę dodatek. Po prostu do Perico. No tak po prostu można powiedzieć, więc nie trzeba się tutaj aż na tym kasynie aż tak bardzo starać. Oczywiście nie będzie się kradło forsy, sorry. Jednak szkoda czasu tak czy siak na forsę, żeby robić te wszystkie przygotowania. Ale już jako dodatek po prostu traktować to kasyno, niż nazwijmy jako takie główne źródło tutaj zarabiania w grze. No i dobra, i jedziemy przed siebie. Kurde, w tuneliku. Jesteśmy sobie i dobra, cyk. I teraz tutaj chwila rozmowy z ochroniarzem i zaraz możemy iść już bezpośrednio do skarbca, zobaczyć co i jak w skarbcu słychać. Dobra, teraz jak każdy, czyli tedy. O, jak myślicie, czy w sumie koleś pójdzie na windę? Tak myślę. Ale na szczęście nie, idzie za mną po prostu. Czemu mierzy bronią we mnie? Nie mierz we mnie bronią. To ja ci zrobiłem. Nic. Tylko wystarczy, czy będziesz tam hakował. Jeżeli nie będzie hakował, no to nie ma szans się wyrobić. Po prostu, nie? Bo tak to jest po prostu zrobione. Że nie ma wtedy takiej opcji. Chyba, że będą trzy bramki. Chyba, to jest jedyne chyba. Na trzy bramki... No to dobra. Na trzy bramki jeszcze da się jakkolwiek wyrobić, ale no to są trzy bramki, nie? No to wiadomo, na trzech bramkach wtedy on tylko musi mocno, bardzo mocno zbierać to. Skaczemy w każdym razie do sejfu i dowiemy w sejfie wszystko, jaki wygląda. Ale no, zaraz się dowiemy wszystkiego. Tak naprawdę, już po tej kasence możemy zweryfikować, czy koleś li będzie dało się z nim kończyć napad na kasyno właśnie. To niestety pan li okaże się być kolesiem, który no niestety niczym nie pomoże. Trzy wózki na środku to jest dobry start. Na trzy bramki jesteśmy, czyli mam najlepsze rozstawienie. No to na najlepszym rozstawieniu to już trochę co innego. Co się dzieje? Koleś będzie zaczynał zbierać wózek. No, o ile oczywiście trafi w końcu na ten wózek, bo tak widzę, że nie umie nawet trafić w ten wózek. Więc jest ciekawa sytuacja. Zaczynamy zbieranie, czyli nie hakujemy. Okej, okay. To też jest dość wbrew pozorom istotne. Czyli ja mu tutaj te DE zostawię. I idę w takim razie potem na środek zbierać, no bo jednakże no trzeba potem zebrać to. Co nie, no to jest praw. Fakty. Zobaczymy w każdym razie, jak mu pójdzie. Bo alarm równa się po prostu restart, no bo nie da się tego przejść w taki sposób. Dobra. D ma otwarte, więc ja już mogę zająć się środkiem, żeby tu zebrać te GF. Gamę forkę, badę w...
Zobaczymy, no zaraz zobaczymy wszystko. No na razie zbiera, jest dobrym zbieraczem, o tak można powiedzieć. A ja dodatkowo bardzo szybko tutaj hakuję, nawet po 12-13 sekund, więc to też jest dość istotne. Spoko, spoko generalnie. Zobaczymy, czy pójdzie na to Han, bo to też dość istotne jest. Ma właściwie tutaj DBH, dość sporo, no. Dość sporo do zrobienia, ale przynajmniej no wszystko zbiera. No ale to jest akurat fakt, że na 3 bramki, gdzie trafiło no to te 15 sekund, to jest prawie jeden wózek, no to ja mam czasu na to, więc ja zdążę pozebrać. Też w sumie to jest ważne, czy w sumie zostało to naprawione, nie? Jedną kubką cały czas można skakać, spoko. Ale się zobaczy z pierwszej osoby, jak to wygląda. No i teraz jego decyzja, czy pójdzie na H, czy na B. No to też dość istotne. Zgaduję, że pójdzie na B, no bo jest najbliżej. Mam rację? Tak, mam rację. Mógł pójść na H, żeby miał oczywiście miał bliżej, ale no co będę wymagał od gościa. Tak, to cały czas działa. Jestem szybszy. Okej, czyli to nie zostało naprawione. No to w takim razie, jeżeli nic nie zepsuje, to będzie elita. Albo nic się nam po drodze nie zepsuje, w takim razie będzie elita zrobiona. No bo wszystko będzie. No to gitara, no co można więcej powiedzieć w ogóle. Pierwszą osobę wchodzimy i biegniemy, no. Wchodzimy 10, nie, 12, 11 sekund przed tym. Okej, walenie karty. O, koleś teraz dobrze walnął kartę. No i to ja rozumiem, dobra. To teraz ja wchodzę w pierwszą osobę, bo będę musiał sobie drzwi otworzyć. No bo pan koleś nie będzie hakował. On ma to gdzieś w skrycie. O, jest dla niego za trudne. Przynajmniej dobrze zbierał, no tak mogę powiedzieć. Przynajmniej miał dobrą rękę do zbierania. Lepkie ręce, tak mógłbym powiedzieć, no. Były lepkie ręce. Znaczy niech mi drzwi otworzą. No i gitara. Otworzyło się. Idziemy sobie drzwi otworzyć. Oczywiście, no bo nie będę robił przepustek na jedne drzwi. To jest oczywista sprawa, prawda? Prawda. Do tego jeszcze na grę, którą no, wszyscy chyba znają, kto grają napady na kasyno. Nie opłaca się. No i dobra, otwarte. 27 sekund zajęło, więc w sumie spoko generalnie. I idziemy, no. Tutaj już można broń założyć i możemy iść. Bym, 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 do góry. I tu możemy przejść. Tak, dobrze. No. Co on robi w ogóle? Ja nie mogę. Czy on bierze tych gości na... Aha. Koleś ma takiego hita w tej broni, że on bierze wszystkich na hita. Czyli nikt jednak... Nie pozostały mi wątpliwości, co to będzie, chociaż, no nie będę gadał, nie będę szczerze gadał, ale to zastanawiałem się przez chwilę, czy to przypadkiem nie jest pan odpalony. Pan odpalony się trafił. No tutaj no nie ma nic, no trzeba uciekać teraz stadionem. Czy pierwsza osoba to mi pomoże? No coś szybciej będę zasuwał. Dobra, no w każdym razie no ja biegnę, ale pan odpalony jest w każdym razie. Bierze na hita ludzi, znaczy ludzi w sumie, botów, nie? Bierze na hita, więc no ciekawa sytuacja generalnie. Elitę tylko zepsuł, tak mogę powiedzieć. No on bierze na hita, on jest taki potężny, że bierze na hita. Potężną ma to Givera, o tak powiem. Naprawdę potężną, bardzo potężną. Potężna Givera, wszystko bierze na hita. No bo aimbota jakiegoś, nie? Same głowy po prostu od razu celuje, nie? Ten wyhacza ten jeden piksel. Nie wiem, ciekawa sytuacja to jest. Czyli mamy gościa, który po prostu się kryje w skrócie, nie? No tu nic nie ma. O, to jest idealny samochód. No tak, tak to tego nie ukradniemy, koleś. Jechał nam samochód i co żeś zrobił? Żeś go wysadził. Należało nie wysadzać samochodu. No dobrze. Widzę, że on zasiada za kierownicę, więc on chce prowadzić. Nie, nas zaprowadzi pan koleś. Kurde, nawet nie trafią ich. Pan koleś, który prowadzi. Nie, on prowadzi za strzał. Nie, to za... Za ziemniak, nie? No cóż, no mogę powiedzieć. No przynajmniej się kryje, no. Przynajmniej tyle robi. Chciałem przeładować broń, bo wydawało mi się, że on coś ma o tych pocisków. Jechałbym normalnie na helikopter i bym go... I bym normalnie byśmy tam polecieli. W taki sposób... Trochę to zajmie. Tak mogę powiedzieć, troszeczkę to zajmie ten odjazd. Ale no niestety nie byłem jako ten kierujący. Więc dlatego. Już może jest duża szansa, że przynajmniej no nie padnie jako kierujący, co gorzy trochę ze mną. Tu mogę trafiać ich nieźle. Nawet nie jedzie tą najlepszą drogą, tylko on jedzie jak po prostu strzałka żółta prowadzi. Równiusieńko po linii i tyle. O, naprawił samochód. Patrzcie jaki dobry.
On przynajmniej wygląda na takiego gościa, co się kryje, ale ja wiem to. Wiem, że niestety jest pan palony. Niestety, no taka... Tak to jest, jak... Koleś panik sobie no co się dziwić, no. Chyba ja zapadnę. Mnie nie padł, bo byłby przypał. Trzeba się uleczyć. Dobra. Bumnął. O. On ma dopiero pociski, kurde, wybuchające normalnie w sezonie ten pistolet. Nie, no to jest naprawdę, jest naprawdę ziemniaczek jakiś, o. Trochę przyhamował, ale trochę mi się przycięło. Jak on trafia, to wybucha, no. Co mogę więcej powiedzieć, no. No dobra, no niech jedzie, no. Elitę zepsuł. Prawie 100 tysięcy już tam mu było. Ale przynajmniej śpieszna jest rzecz, no. Gdzie jedzie sobie koleś, który w sumie ma normalnie strzały wybuchające na napadzie na kasyno. Byłoby wszystko spoko, gdyby to był normalny napad, nie? Ale... No niestety, takich rzeczy na tym napadzie nie ma, ziomek. To jest, co on zrobił z tym pojazdem? To on, kurde, wyparował? Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Ale tak czy siak, koleś no jest odpalony, no. No niestety. No, tak dla pewności, żeby nie zapomnieć, to już wysłane jest. No, nawet w ogóle im znika pojazdy, patrzcie jaki koleś dobry. Trafi im zniknąć pojazd nawet jednym kliknięciem. To jest zniknął policja jednym kliknięciem. Nie no, no kozak prawdziwy, no, co będę gadał. Nie byle kto jest za tym kółkiem. Ale no, jedyne tylko co można mu powiedzieć, to, że się kryje. Nie pokazuje tego od razu, nie, że tu cykreski pojazdy, jakieś dziwne rzeczy czy coś, nie. To jedyne tylko co robi, to się kryje. Ale ja i tak czy siak uważam, że no, jak już chcę tak grać, no to powinien grać w sumie solo i w sumie najlepiej nikomu tego nie pokazywać. Bo nie będę oszukiwał, no to jest po prostu przypał. Na przypale tak się gra. A tak to... Nie wiem, no przy mnie pokazuje, że nic się nie stało, no ale no ja wiem, że to coś się stało. Dobra, no w każdym razie udało przynajmniej się dojechać do tego kupca, więc no coś z tego napadu zarobię, będę mógł robić następne. A temu panowi dziękujemy, o tak mogę powiedzieć w takim razie. Po prostu, nie? Może dziękujemy i mam nadzieję, że już nigdy się nie trafisz. I tyle. No, minus 700, no całkiem sporo jest. Jak bardzo dużo to jest. Ale to tak wiadomo, przy okazji tych napadów na Cayo Perico to się opłaca robić. Teraz Cayo Perico to jest główna meta, to jest tak to przy okazji, a tak żeby się nie nudziło. Raz to, można nawet i tak robić. Takie jeszcze jest podsumowanie. Elity niestety nie ma, ponieważ byliśmy wykryci, no. Zdarza się, tak mogę powiedzieć. Zdarza się po prostu. Ale nie zdarza się to, że koleś jest... No niestety odpalony i posiada bardzo mocną broń, która brała na hita. No po prostu one-shotował wszystko, co się dało. Tyle no, co można więcej powiedzieć na temat niego? Tyle. W takim razie, no to byłoby na tyle. Następnego, cześć i żeby już pan Lilili się nigdy nie trafił nikomu. Nara.